Cześć, ja nazywam się Dawid Pajerski, a to trzeci odcinek serii Wyjście z butów pracownika, podcastu, który mówi o tym, czym różni się etat versus działalność gospodarcza. A tematem dzisiejszego odcinka będą tematy, o których się nie mówi głośno, tematy tabu, tematy, które poznasz dopiero rozpoczynając swoją przygodę z biznesem. Zanim przejdę do konkretów. Tak, jak mówiłem, tak zrobiłem, jest już statyw. Forma luźnych podkoszulków jest związana z formą luźnej rozmowy, podcastu, gdzie w sposób bardzo prosty, bardzo przejrzysty będziemy rozmawiać właśnie o wyjściu z butów pracownika. Ok, przechodzimy do dzisiejszego tematu. Pierwszy temat, o którym często nie mówi się głośno to stres. Żyjemy w erze bardzo dużej ilości informacji, z której wynika prędkość naszego życia, tak samo prędkość biznesu, prędkość naszej codziennej pracy. W pracy na etacie oczywiście też masz wiele stresu, ale dzisiaj chcę skupić się na kilku elementach, które są charakterystycznie właśnie w przedsiębiorczości. Stres w biznesie wynika z tego, że Jesteś osobą decyzyjną i każda decyzja niesie ryzyko, które jest bezpośrednio związane z tobą i z twoim biznesem. Więc podejmując, przykładowo jakąś skrajnie złą decyzję biznesową, możesz swój biznes bardzo szybko zakończyć na przykład z problemami finansowymi. To ty jesteś odpowiedzialny za swoje działania biznesowe, za swoich dostawców, za jakość obsługi klienta. Tym samym każda negatywna opinia a tutaj zaznaczę, że negatywne opinie od klientów sięgają do kilka razy większego grona odbiorców niż pozytywne każda ta opinia bezpośrednio uderza w Ciebie, w Twój biznes, w Twoich pracowników, w Twój zespół więc to też jest stresujące, bo Jesteś odpowiedzialny za to, jak to wygląda. To, że rośniesz w rozumieniu poszerzania biznesu bardzo fajnie, ale czy szybciej nie rośnie Twoja konkurencja? To jest kolejny aspekt, gdzie musisz obserwować innych i musisz rozwijać się w tempie co najmniej takim samym jak konkurencja. No oczywiście najlepiej szybciej, ale to też jest generator na pewno pewnego rodzaju napięcia. Ciągłe zmiany prawne i podatkowe. To jest coś, co każdy przedsiębiorca zna i tego gdzieś tam musi pilnować, musi to monitorować na bieżąco. Mówi się, że prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce to sport ekstremalny, co uroczyście potwierdzam. Zwłaszcza zmiany podatkowe, gdzie ustawa o VAT ma chyba 300 stron z tego, co, co kojarzę. Inna sprawa. Co można uznać za koszt uzyskania przychodu. Jeden księgowy ci powie, że dana rzecz rzeczywiście może być wliczona w koszta, drugi że nie, a urząd skarbowy często ma jeszcze trzecią y, inną rację czy trzecie inne zdanie. Duże projekty, no duże projekty tutaj generują na pewno stres, zwłaszcza ich skala, zaangażowanie ilości, nie wiem, dostawców, ludzi, środków y, i tak dalej. I znowu duża odpowiedzialność. No i właśnie te duże ryzyka Zaangażowanie innych ludzi. To, co w biznesie może być stresujące, to zatrudnianie ludzi, zarządzanie tymi ludźmi, wyznaczanie, nie wiem, celów dziennych, tygodniowych, miesięcznych, rocznych, a zwłaszcza odpowiedzialność, że jeśli twój biznes któregoś dnia przestaje funkcjonować, to także osoby, które zatrudniasz, też tracą możliwość zarobków. To jest olbrzymi stres i olbrzymia odpowiedzialność. Te dwa słowa tutaj będą się często pojawiać. Właśnie odpowiedzialność. Ryzyko. Jeśli chodzi o stres, oczywiście tych generatorów stresowych tutaj jest kilka więcej. To jest kilka przykładów, żebyś miał czy miała świadomość, z czym to się tak pokrótce je. Skoro już jesteśmy przy tej tematyce, to tematem bezpośrednio z tym związanym są używki, takie jak alkohol i pokrewne. To, że alkohol jest trucizną. W każdej ilości, i nie ma czegoś takiego jak kontrolowane picie. Wystarczy sobie wygooglować, jest multum badań naukowych dowodzących, że alkohol, niestety, jest w pełni trucizną. Oczywiście społecznie mamy pewne przyzwolenie do tego, mówi się work hard, play hard, czyli pracuj ciężko, imprezuj ciężko w takim rozumieniu, że musisz odreagować i to jest spoko jeśli chodzi o kulturowe podejście do tego. Istnieją także takie stwierdzenia, że najlepsze biznesy zamyka się właśnie pod wpływem, przeprowadza się najlepsze negocjacje wtedy. Moim zdaniem jest to absolutna bzdura. Oczywiście są miejsca, gdzie tą relację jest trochę łatwiej czy luźniej nawiązać właśnie pod wpływem czy pod wpływem obu osób. Natomiast moim zdaniem da się w 100% praktycznie bez tego obejść. To, o czym się nie mówi w biznesie, że tego alkoholu może być bardzo dużo. Raz właśnie, że przez stres, dwa, że tych okazji jest bardzo dużo. Tutaj świętowanie jakiegoś zamknięcia projektu, tutaj jakiś projekt nie wyszedł. Mówi się, że sukces to przechodzenie płynne od jednej porażki do drugiej w biznesie porażek będzie całe mnóstwo, tym samym okazji być może do alkoholu też będzie sporo. Także jest to pewnego rodzaju ryzyko, przed którym przestrzega. Ale kolejny element, bo to może być dosyć oczywiste, jeśli chodzi o ryzyko związane nie wiem ze zdrowiem. ale kolejnym elementem co jakby psuje alkohol, to jest nasz czas i o tym się już tak często i głośno nie mówi. Przykładowo jest piątek godzina 20. Siedzicie sobie w knajpie z kolegami, załóżmy do 23, później nie wiem, przenosicie się na pizzę i tak wracasz od drugiej do domu. O ile o drugiej, a nie o 5:00, ale załóżmy od drugiej, śpisz do 12, jesteś wykończony, cała sobota można powiedzieć w plecy. I co jeśli tylko raz w tygodniu pijesz? No to masz 52 dni z głowy. 52 dni ci odpadają. Co mógłbyś zrobić w tym czasie? 52 dni to jest spokojnie nauka nowego języka obcego. Być może jest to przeczytanie 20-30-40 książek. Jak najbardziej rozumiem element wyjścia ze znajomymi spędzenia z nimi czasu, to jest bardzo ważne i to w 100% się podpisuje pod tym, że warto to robić. Natomiast chcę pokazać Ci, jak alkohol zabija czas w biznesie. A co jeśli nie mówimy tylko o weekendach, że zdarza Ci się na przykład nie wiem, wypić czasami w środę, czasami w poniedziałek, bo ktoś miał urodziny, bo zamknęliście duży projekt. Nagle się okazuje, że z dodatkowych dwóch miesiąców które mógłbyś mieć, nie pijąc w piątki przykładowo, nagle się okazuje, że uzbierasz dodatkowe 10, 20, 30 dni, takich, gdzie Twoja efektywność jest na pół gwizdka. Bo we wtorek w sumie wróciłeś prawie rano, no to tak niby pracujesz, ale tak efektywność nie do końca. Więc biorąc pod uwagę ten czas, zobacz jak dużo czasu raz w tygodniu można stracić. Jeśli raz w tygodniu pijesz, no to tracisz około 52 dni w roku. I nie mówię tutaj o imprezie ze znajomymi, która jest spoko, tylko o dniu, w którym później po tym masz na przykład kaca. Wydaje mi się, że to jest dowód na to, że ten alkohol rzeczywiście nie jest potrzebny. Wiem, że całkowicie go uniknąć jest bardzo trudno. Natomiast. Z punktu widzenia dzisiejszego odcinka chciałem zaznaczyć, że to jest element, o którym się nie mówi wprost. Wstyd jest komuś powiedzieć, że się nie napijesz z nim, bo jak to ze szwagrem się nie napijesz, albo jak to z kolegą z pracy się napijesz, ale nagle się okazuje, że właśnie przez to tracisz trochę więcej niż, niż zyskujesz. Kolejny element, o którym się nie mówi głośno, to jest. Life Balance, a w zasadzie, jak ten life balance trudno osiągnąć. Co to jest life balance? No, równowaga między życiem prywatnym a biznesowym, w skrócie. Natomiast yy, zmierzam do innej koncepcji. Oczywiście, yy, istnieją różne szkoły, że, żeby wszystko pogodzić, zresztą każdy z nas mniej czy bardziej efektywnie łączy życie prywatne i biznesowe. Co, co to znaczy, że łączymy życie biznesowe? Że raz w tygodniu mamy czas dla rodziny? Czy to rzeczywiście jest taki podział 50-50? Bo nawet patrząc czasowo, jeśli tygodniowo poświęcasz, nie wiem, 50 godzin dla biznesu, a 8 godzin dla rodziny, to to chyba nie jest life balance, tak? Więc tutaj zmierzam do tego, że jeśli chcesz mieć świetnie prosperującą firmę, zwłaszcza w początkowych latach działalności, to będziesz yy, na przykład spędzać dziennie 10, 12, 14, a być może 16 godzin nad budowaniem tego biznesu. Bo raz, że to jest twoja pasja i sprawia ci to przyjemność, nawet nie wiesz, kiedy te godziny zlecą, jeśli rzeczywiście to jest pasja. Dwa, że po prostu wymaga to rzeczywiście potężnych nakładów czasowych, bo początkowo nie masz komu delegować zadań, większość musisz zrobić niestety sam, sama. Tym samym poświęcając dziennie 16 godzin, no dla rodziny tego czasu zostaje naprawdę niewiele, stąd ten life balance jest bardzo ciężko budować z takiej perspektywy. A teraz druga sytuacja. Chcesz być super rodzicem, super mężem, super żoną, no to pasowałoby każdego dnia na przykład zjeść razem obiad. W momencie, jeśli chcesz budować świetny biznes i codziennie zjeść obiad z małżonkiem, prawie zawsze bardzo ciężko jest to pogodzić. No, chyba, że pracujecie w jednej firmie i wychodzicie razem na lunch. OK. Ale z doświadczenia i z doświadczenia osób, z którymi rozmawiam, z, z różnymi przedsiębiorcami w różnej skali działalności, jest to naprawdę bardzo ciężki temat do pogodzenia i to jest znowu element, o którym nie mówi się głośno, bo nikt nie chce się przyznać, że bardzo ciężko te dwa elementy ze sobą współgrają. Nie chcę oczywiście tutaj rzucać jakichś skrajnych stwierdzeń, że biznes zabija życie prywatne, a życie prywatne zabija biznes. Ale podsumowując ten obszar, trochę tak jest, że jeśli któryś z tych obszarów chcesz dynamicznie rozwijać, to drugi siłą rzeczy trochę na tym ucierpi. I być może life balance właśnie polega na tym, żeby yy, początkowo Inni członkowie rodziny wspierali się w tym, że musisz w tej pracy spędzać trochę więcej czasu, żeby później docelowo tego czasu mieć znowu więcej dla nich, a biznes mógł już trochę więcej działać własnym rytmem. Kolejny element, o którym nie mówi się głośno, czy to jest temat tabu, może nie, ale zaliczam go do kategorii nie mówienia o nim głośno czyli będziesz pracował dużo, Więcej niż na etacie. No i oczywiście jest wiele wyświechtanych haseł na zasadzie pracuj godzinę dziennie, pracuj dwie godziny dziennie, czterogodzinny tydzień pracy, czterogodzinny tydzień wiecie czegoś innego i tak dalej i tak dalej. Idea jest piękna, żeby któregoś dnia dojść do takiego momentu. Znam kilka osób, które na tyle rozwinęły swoje biznesy, że rzeczywiście kilka godzin dziennie tylko spędzają, czy przed laptopem, czy na rozmowie z klientami, ale tych osób, czy no, nie jest dużo, to raz, a dwa, że do tego etapu no, dochodzi się latami. Obserwuję, obserwowałem różne statystyki, i te statystyki też wynikają znowu z, z rozmów z innymi przedsiębiorcami. To tak jest, że średnio 10-12 godzin. Pracuje prawie każdy przedsiębiorca. To nie są jakieś gigantyczne godziny. Sam znam przykłady u siebie. Ja akurat bardzo lubię to, co robię, i, i bycie agentem dla mnie to jest czasami 24 na 7. Mimo że no, nauczyłem się na wakacjach mocno odpuszczać, że potrafię wyłączyć telefon, przekierować rozmowy itd., itd. Tak samo w weekendy. Natomiast w tygodniu ja jestem praktycznie cały czas aktywny, co bardzo mnie nakręca też do działania. Y być może część osób tego nie zrozumie, natomiast jeśli siedzę z przedsiębiorcami, zdarza się, że siedzę z kimś, z jakimś kolegą, 21.30, rozmawiamy o, nie wiem, optymalizacji podatkowej, zajarani w ogóle, jakby była, wiecie, 11.00 przed południem, pełni energii. I znowu, też nie chcę popadać w skrajność, bo zawsze można dojść do pewnego rodzaju momentu i do tego też zachęcam, i też widzę moment w swoim życiu, że chciałbym tego czasu wolnego powiedzmy mieć więcej. Natomiast znowu, pierwsze kilka, kilkanaście lat działalności, budowania biznesu, tak yy, stety, niestety wygląda i o tym się po prostu nie mówi. To, co jeszcze w tym obszarze zaznaczę, to że ilość pracy może się dynamicznie zmieniać. Wyobrażam sobie sytuację i te, też do takiej dążę, że na przykład mam 20 kawalerek na wynajem, poświęcam na to godzinę dziennie max, bo może się okazać, że któregoś dnia w ogóle na to nie poświęcam czasu, bo mam ok najemców i nic z tym nie trzeba zrobić, nigdzie nie ma awarii i nie wiem, i nie trzeba nic z tym zrobić. No to rzeczywiście jest pewien obszar czy pewien etap, do którego można dojść. I fajnie. Natomiast, żeby mieć 20 kawalerek, to zwykle trochę tych lat trzeba spędzić, żeby albo wygenerować jakiś odpowiedni kapitał, nawet żeby pewnego rodzaju mieć zdolność i te kawalerki, nie wiem, zarabiały między kosztem kredytu a tym, co dostajesz od najemcy, to też pewnego rodzaju czas i energię yy, i budow do budowania biznesu trzeba po prostu poświęcić. Następny element. Sytuacje trudne i beznadziejne. Brzmi dosyć yy, zabawnie, może nie zabawnie, może brzmi nietypowo, ale już tłumaczę o co mi tutaj chodzi. Przedsiębiorczość to przede wszystkim rozwiązywanie wyzwań i problemów innych ludzi. To nie tylko zarabianie dużych pieniędzy, ale właśnie te duże pieniądze często zarabiamy, czy w zasadzie prawie zawsze na rozwiązywaniu problemów innych ludzi. Pieniądze są efektem ubocznym rozwiązywania właśnie tych problemów czy pomocy w pewnych obszarach życia innym ludziom. Więc jeśli mowa o takiej aktywności, bez względu na to jaka to jest branża, prawie każdego dnia będziesz spotykał się z sytuacjami nietuzinkowymi, nienormalnymi, niecodziennymi. Są sytuacje, że na przykład jako agent musisz załatwić jakiś dokument do aktu notarialnego. Nie mówię o jakichś standardowych dokumentach, bo to po, po pięciu, sześciu załatwieniach wiesz, jak bardzo szybko załatwić i tak dalej, w jakim urzędzie. Ale są czasem niestandardowe dokumenty, indywidualne sytuacje, w których załóżmy, wydawanie jakiegoś dokumentu w urzędzie trwa trzy miesiące, a ty masz na to godzinę, bo masz dzisiaj klienta, on ma dzisiaj pieniądze i dzisiaj to musicie y, zawrzeć. To jest jakiś tam oczywiście losowy przykład, ale to pokazuje, jak bardzo dynamicznie. Trzeba działać. Pieniądz lubi prędkość, i w tym przypadku w 100% tak jest. Albo inna sytuacja. Siedzicie na akcie notarialnym. Ty jesteś pośrednikiem. Twoim zadaniem było skojarzenie dwóch stron. Masz sprzedającego, a kupujący nie przyjeżdża albo kupujący nagle się okazuje, że nie ma pieniędzy i masz sekundę do podjęcia decyzji. Co zrobić, żeby ten proces zabezpieczyć? Co zrobić, żeby ten proces odwrócić? I tak dalej i tak dalej. Znowu losowa sytuacja, ale jak się okazuje, agenci się na pewno teraz uśmiechają. Nie taka niecodzienna. Co jest super w takich sytuacjach, wiem, że to znowu może dla kogoś brzmieć yy, niedorzecznie, super jest to, że to pobudza bardzo kreatywność i bardzo to pobudza przedsiębiorczość. Ja osobiście bardzo lubię taką adrenalinę i rozwiązywanie takich właśnie niestandardowych sytuacji. Buduje raz, że moją wartość zawodową, wartość na rynku, no bo tak jest, klienci, którzy za, zadowoleni, klienci, którym rozwiązałem problem, polecą mnie innym klientom, ale właśnie to też motywuje do, do przeskakiwania jakichś własnych granic rozwiązywania niestandardowych sytuacji, szukania właśnie takich rozwiązań, które nie przychodzą na pierwszy rzut oka, czy, czy w pierwszej chwili. I znowu, jeśli takich sytuacji masz 5, 10, 15 miesięcznie, to też powoduje stres. To, to też jest związane właśnie z tym pierwszym elementem, o którym się nie mówi, który, o którym ja dzisiaj powiedziałem. Także pokrótce, jest to kilka elementów, o których się nie mówi. Kilka tematów być może tabu, być może tematów takich niedopowiedzeń. Więcej opisałem w mojej książce. Wyjście z butów pracownika. A jeśli zakupisz ją z tego linku i wpiszesz. Hasło rabatowe Podcast Dawid, to otrzymasz specjalny rabat, specjalnie właśnie dla osób oglądających czy słuchających ten podcast. O jego wysokości dowiesz się w momencie zakupu. Daj znać, co chciałbyś usłyszeć w kolejnym odcinku. Może widzisz potencjał jakiegoś gościa, którego chcesz, abym zaprosił do mojego podcastu. Ja nazywam się Dawid Pajerski. To był podcast Wyjście z butów pracownika. No i to był odcinek trzeci. Do zobaczenia.